Wyobraźcie sobie dwie maszyny. Obie generują wiadomości napisane w alfabecie ABCD. Maszyna 1 każdy symbol generuje losowo. Każda litera pojawia się w 25% przypadków. Maszyna 2 generuje symbole według określonego prawdopodobieństwa. Która maszyna wytwarza więcej informacji? Claude Shannon inteligentnie przeformułował pytanie. Gdybyście musieli przewidzieć następny symbol z każdej maszyny, to jaką musielibyście zadać minimalną liczbę pytań typu tak czy nie? Spójrzmy na maszynę 1. Najskuteczniejszy sposób to zadać pytanie, które dzieli możliwości na pół. Na przykład, pierwsze pytanie mogłoby dotyczyć dwóch dowolnych symboli czy to A lub B. Ponieważ jest 50% szans wystąpienia AB i 50% szans wystąpienia CD. Po uzyskaniu odpowiedzi, eliminujemy połowę możliwości i zostają nam dwa symbole równie prawdopodobne. Po prostu wybieramy jeden. Na przykład, czy to A? I po tym drugim pytaniu poprawnie zidentyfikujemy symbol. Możemy więc powiedzieć, że niepewność maszyny 1 to dwa pytania na symbol. Co z maszyną drugą? Podobnie jak przy pierwszej, moglibyśmy zadać dwa pytania, aby określić następny symbol. Ale tu prawdopodobieństwo wystąpienia każdego symbolu jest inne. Pytania będziemy więc stawiać inaczej. Tutaj prawdopodobieństwo, że wypadnie A, wynosi 50%, a pozostałe litery dają 50% łącznie. Możemy więc zacząć od pytania: czy to jest A? Jeśli tak, to skończyliśmy. Wystarczyło jedno pytanie. W przeciwnym razie uzyskujemy takie same wyniki, D albo B i C. Możemy więc spytać, czy to D? Jeśli tak, to skończyliśmy. Wystarczyły dwa pytania. Inaczej musimy zadać pytanie trzecie, by wskazać jeden z pozostałych dwóch symboli. Przeciętnie, jaka jest oczekiwana liczba pytań, którymi określicie symbol z maszyny 2? Można to wyjaśnić przez analogię. Załóżmy, że chcemy skonstruować maszyny 1 i 2. Możemy generować symbole odbijając kółko od gwoździ. Leci ono w dwie równie prawdopodobne strony. Zależnie od kierunku, generowany jest symbol. Zatem do maszyny 1 musimy dodać drugi poziom, czyli drugie odbicie. Mamy więc dwa odbicia i cztery równie prawdopodobne wyniki. Zależnie od tego, gdzie spadnie kółko, wyciągniemy A, B, C lub D. Teraz maszyna druga. W tym przypadku pierwsze odbicie prowadzi albo do A, które wypada w 50% przypadków, albo niezbędne jest odbicie drugie, z którego uzyskamy wynik D, 25%, lub konieczne będzie odbicie trzecie, które da nam albo B, albo C, po 12,5%. Teraz wyliczamy średnią ważoną. Oczekiwana liczba odbić to prawdopodobieństwo A razy 1 odbicie plus prawdopodobieństwo B razy 3 odbicia plus prawdopodobieństwo C razy 3 odbicia plus prawdopodobieństwo D razy 2 odbicia. A to daje 1,75 odbicia. Zauważcie związek między pytaniami typu tak czy nie, a odbiciami. Oczekiwana liczba pytań jest równa oczekiwanej liczbie odbić. Maszyna 1 wymaga dwóch odbić, żeby wygenerować symbol, a odgadnięcie nieznanego symbolu wymaga dwóch pytań. Maszyna 2 wymaga 1,75 setnych odbicia i musimy zadać przeciętnie 1,75 setnych pytania. A zatem, gdybyśmy mieli odgadnąć 100 symboli z obu maszyn, to możemy oczekiwać, że zadamy 200 pytań w przypadku maszyny 1 i 175 pytań w przypadku maszyny 2. To oznacza, że maszyna 2 wytwarza mniej informacji, bo jest mniej niepewności czy niespodzianek w wyniku. Tę miarę przeciętnej niepewności Klot Shannon nazywa entropią, oznacza ją symbolem H. Jednostka entropii z wyboru Shannona odnosi się do niepewności związanej z rzutem monetą. Shannon nazwał ją bitem. To ekwiwalent odbicia. Taki sam wynik osiągniemy przez analogię z odbiciami. Entropia, czyli h, to dla każdego symbolu suma prawdopodobieństwa jego wystąpienia pomnożona przez liczbę odbić. Pytanie, jak liczbę odbić wyrazić bardziej ogólnie? Jak widać, liczba ta zależy od tego, gdzie na drzewie jesteśmy. Dla uproszczenia powiedzmy, że liczba odbić równa się logarytmowi o podstawie dwóch z liczby wyników na danym poziomie. A liczba wyników na danym poziomie też wyraża się przez prawdopodobieństwo. Liczba wyników jest równa odwrotności prawdopodobieństwa tego wyniku. Liczba odbić jest równa logarytmowi o podstawie dwóch z odwrotności prawdopodobieństwa wypadnięcia symbolu. A stąd równanie: entropia, czyli h, to suma po wszystkich symbolach z prawdopodobieństwa wypadnięcia symbolu razy logarytm o podstawie dwóch z 1 przez prawdopodobieństwo wypadnięcia symbolu. Szanon zapisał to trochę inaczej, odwracając wyrażenie pod logarytmem: konieczny będzie minus. Oba wzory dają ten sam wynik. Podsumujmy. Entropia jest maksymalna, gdy wszystkie wyniki są równie prawdopodobne. A gdy prawdopodobieństwa przestają być równe, gdy pojawia się przewidywalność, entropia musi zmaleć. Podstawowa idea jest taka: jeśli entropia źródła informacji spada, to znaczy, że możemy zadać mniej pytań, by zgadnąć wynik. Dzięki Shannonowi, bit jednostka entropii został przyjęty jako ilościowa miara informacji, inaczej miara niepewności.